Funkcjonariuszom w ustaleniu sprawców pomógł monitoring lokalu. Kamery nagrały mężczyzn, którzy w sylwestrową noc zniszczyli drzwi wejściowe lokalu przy ulicy Armii Krajowej, powybijali w nim szyby, a także napisali na budynku wulgarne hasła. Sprawcą tym okazał się 28-letni mieszkaniec Lubina, który już usłyszał zarzut właśnie popełnienia tego przestępstwa. W toku dalszych czynności prowadzonych w tej sprawie policjanci przedstawili jeszcze temu mężczyźnie zarzut innego przestępstwa. Jak się okazało, jest to mężczyzna związany ze środowiskiem pseudokibicowskim. Policjanci ustalili, że ma on związek jeszcze z innym zdarzeniem, do jakiego doszło podczas jednego z odbywających się w Lubinie meczów piłkarskich. Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku grupa pseudokibiców zaatakowała pracowników ochrony podczas akcji gaszenia stadionowych krzeseł. Po zatrzymaniu 28-latek dołączył do grona 4 osób, które już wcześniej usłyszały w tej sprawie zarzuty. Wobec tego mężczyzny prokurator zastosował już środki zapobiegawcze. Między innymi jest to zakaz zbliżania się do lokalu, który został zniszczony, osób pokrzywdzonych. Także tutaj naruszenie tego zakazu może grozić innymi sankcjami dla tego mężczyzny. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 28-latkowi grozi kara do 5 lat więzienia.